I to nas Serbska z naszego pięknego Imperium Lechitów. No i jak widziałem w poprzednim odcinku, to niezbyt się obraziliście, że odcinek był spóźniony. Jednakże postanowiłem go nagrać. Kolejny postanowiłem nagrać i teraz pojedziemy sobie Marokkomani, jakoś tam się nazywają. Saksonie. Mnie odkryli? Odkryli, ale nadal mogę claima zrobić. I tych ziomusiów. Też mam zamiar dojść do Paryża oraz przy okazji po drodze podbić Berlin. Czy wszystkim z kimś wiecie, czy macie bunty? Czy tak mi się wydawało? A kij wie? Porobiłem sobie tyle armii najmusów. To zabrało mi od cholery hajsu. Overforce Limit i najmusi, ale nas nie stać. Nas stać, ludzie. I muszę wam powiedzieć, że w kolejnym odcinku zaatakujemy na stówę. Będzie trzecia wojna z Rzymem, w której tym razem coś wezmę, gdyż już mam claimy na nich. No i... Ale co chciałem wam powiedzieć? A statystyki chciałem wam pokazać. Ich wojsko wynosi 41 tysięcy, z czego 20 tysięcy to są najmusy. Dlatego to powinno być easy wojna. Ja mam teraz około 100 tysięcy wojska. No to jest kurwa potęga świata, żeż ja pierdzielę. Piłka, bijat, idź na kuj. Teraz nie miałem takiego fajnego mecza w CS-a. Idą mi na stolicę jako pierwsi? Dobra, wystarczycie. Że po prostu trafiłem... Oni nie byli z Rosji zawodnicy, ale tacy kurwa widzieli ten... ty się będziesz jeszcze długo obrażać? No dosyć. Widzieli ten... to parodię. Typowy ruski w CS-ie. No i po prostu pierwsze co... I na chuj, Rushbeat, P19, Tech5, czy jak, ile tam tak ma jako literkę. No i oczywiście u nas ginanie cała stuwa najmusów jeszcze, u nich parę tysięcy regularnego wojska, więc kogo to bardziej zabolało? Oczywiście, że ich. Czy oni idą tutaj, czy idą tutaj, czy mogę ich od razu dopaść, ich dopaść przy okazji tutaj. Nawróciłem jakąś prowincję. Mnie na przykład bardzo denerwuje teraz. Cała Ruś Czerwona chce się buntować. Jako jedyna. Oni nie, oni nie, oni nie. Tylko Ruś Czerwona. Bo nie jest nawrócona, dlatego trzeba to zmienić. Jedyna postawa jako ostoją Germanów. No i w końcu na stówę Rzym pojedziemy. No i może się nawet na partu wrzucimy. Już w ogóle mam pomysł. Na kolejną serię z Europy. Jeszcze jedną, czyli że jak ktoś. No kurwa. No kurwa, zaznacz się. Ktoś ogląda tutaj głównie dla Europy, no to się na pstówę nie zawiedzie. Też będzie jej w pizdu, gdyż plany mam. Serię taką na samym. Czyli teraz są serie bardzo. Że tak powiem, że się wyrażę. Ekspansywne, bardzo dużo w nich akcji się dzieje, bardzo dużo i podboju, bo w Europie to z reguły mało akcji się dzieje. To jest gra strategiczna, w niej po prostu mało się dzieje. Nie taką enklawę bym z was zrobił, nawet żebyście ich nie dotykali. Na was claim mam tutaj, no to Machlen chyba wam oddam. Repsy, hajsy. I trzy okoroci. Może oni się sfokusował. Król mi się zmienił. Jest teraz Repus Lech. Hera nie mam, ale jak Her się pojawi, to od razu wejdę sobie w komentarze i zobaczę, jakie tutaj były propozycje. Jakieś klimatyczne chyba walne bardziej niż takie walnięcie od, nie wiem, od nazwiska lub od czegoś tam. Rusi Czerwonej coraz bardziej chce się buntować. Mi się przydało podesłać takie dwie jednostki. Lecić od razu na nie. Będziemy mieli przy okazji wojnę z Suebi, czyli z nimi. To nie mam teraz kontakt, więc w sumie jedna jednostka by się przydała do walki z Suebi. Bierę to. To mi się bardzo przyda teraz. I Siege Ability. Tu na waszym miejscu popłyną na to morze północne. O, punkty! Świetnie, same dobre eventy zaczęły wyskakiwać.
Ten będzie godny przeciwnik. Saksonia. Jakby się teraz zebrali, to by spokojnie Rzym pojechali. Ale ja im teraz pierdolę. Ale to wejdzie. Tak miękko. Hitler War, Berlin. I pure dud. Posiłki, dosyłajcie posiłki. Albo zwyczajne armie, regularne. Tą czternastkę. Na moją lubekę. No właśnie, tak. Tak, przeszli. Przeszli. To jeszcze jedną szesnastkę w to zaangażuję i dopełnię na stolicę. Do powodzenia. I sądzę, nie, kogo podzieliłem teraz? Nie wy. Wy pójdziecie na Hamburg, wy pójdziecie na Berlin. Ruś czerwona nawrócona? Prawdopodobnie tak. I skończyły w niej się wszystkie bunty i zamieszki. Które chciały wyniknąć ze względu na to, że... Bo co, bo podbijam? Bo zniewalam? Nie toleruję. Ła, ale leci. Punkty. I mi troszkę... Dobra. Trzeba sprawdzić te imiona. Pierwszym odcinkiem było chyba dużo, więc zobaczę pod pierwszym odcinkiem, bo nie chcę teraz wszystkich przeglądać i odpalać. A więc tak. Ramię niewiernych są początki. Hejra Leszko. To tam dalej, coś ciekawego, a to nazwy Leszko. To jest Jaksa Leszko. Ale słaby ten Leszko. Przejmujcie stolicę, oni tam ich powyjaśniają. I oni uciekli. A zapij w Głogowie chyba. Hamburg zdobyty. Dukaty, hajsów mam aż nadto. Oraj, to też mogę spokojnie przyjmować. Potsdam zdobyć, żeby im hajs ograniczyć. Według mnie oni jak chorzy powinni się na Berlin rzucać, bo to jest war goal. O, jeszcze oni się wbili z minus jeden, no. Ta dyscyplina. Radzian resty teraz rosną. Wajdai separatist. Jakaś prowincja, Bratysława, Peszt. I tutaj. Puszczę was przodem. Dołączcie się, dołączcie się. Tak, będzie rzeź. Jeszcze technologia administracyjna. Bez generała. Ja nie wiem, spróbował z taką iPa walnąć, ale wiem, że będę latać jak porąbany na lewo i prawo. I tak manpowera już nie mają, ja... Mnie samymi najmusami prowadziłem tą wojnę. Poprowadzę ją, aż nie zdobędę tej stolicy tutaj. Będę powiedział komuś wojnę, ale pół biedy z tym kimś. My się interesujemy tylko sobą. Tu się wycofują, to chętnie za nimi podążę. Chociaż przez te morale już mało wojska tracą, od razu uciekają. Jan Mayen.
Trzech potężnych misi ich rządzący HR. Imperator Brum I Bjorn. Dobrze, zdobyliście tą stolicę? Jeszcze nie zdobyli. Jak ktoś mi się zbuntował, Bratysławie. Mam nadzieję, że nie moja dyscyplina, bo mój Boże, to zaboli najbardziej ze wszystkiego, co było dotychczas. To nawet bardziej niż wojna z Rzymem. Czy nigdy takiej krwawej bitwy nie miałem, raczej ta bitwa z buntownikami była bardziej krwawa niż jakakolwiek bitwa z Rzymem. Och no, Konstantynopol biednieje przeze mnie. Ludzie umierają, sickness. To jak? Bierzemy ich. Kurwa. Tu i tu. Okej, okay, teraz pieniądze. Sądowanie korów. No i teraz korowanie. Moment. Umrzyj, Leszko. Ja tylko mój król teraz nie umarł. Tracę hajs i tak dalej, a... Oni mają już za dużo, no to tylko zyskują to. Nie, tracą. A właśnie teraz w sekundę się porobiły wszystkie eventy. Mogę zrobić im donation. Mogę wziąć od nich punkty, mogę wziąć im monopoli, wziąć od nich hajs, mogę zrobić tak. Grand Generalship. Punkty. Nie wiem, który to się pojawił. A i tak jest dobry. No znowu, kiedy będzie jakiś Markomani Separatist? Bratysławo, kończ się korować, to biorę... Kończę z Saksonią. A jeszcze tu ich zaatakuje, stolice jakoś odbijają, marną. Uo, zmiażdżeni. Berlin, Potsdam. Bym tak poszedł. Chyba nie tak nad brzeżem. Bardziej bym ich tak zamknął. O, jakoś w ten sposób. Okej. Okay. 64 overexcencji. Nie jest jakoś koszmarnie wiele. Ech, koszmarnie wiele, to będzie walk z buntownikami. Tu właśnie coś się pojawili. Moja dyscyplina niestety, ale od razu zniknęli. O, są ci separatyści, na których czekałem. I wcale nie rosyjscy, tylko inni. O, trus z Rzymem się pokończył, ja miałem jeszcze z nimi powalczyć. Tak, może ich przeciąć na pół, by się dostać do tamtej części kraju. Kurwa, czekam na bunt. Wyskakuje wszystko, tylko nie bunt. O, właśnie o to mi chodziło. Yeah! No i teraz zobaczycie, 90 dyscypliny. Czyli dla mnie to jest nic. Rugian separatist. Dążycie? Dążyli. Najmusi spokojnie z nim poradzą, nawet mi nie szkoda tych najmusów. Ale w Malborku to już trochę gorzej, gdyż tu mogę się nie wyrobić. Szkiewicz ma 0 w manuwer. Ten ma więcej manuwer. Ale też się nie wyrobił. Sarmaty separatyści. Kurwa, to jest ten moment, gdzie wszyscy wybuchają. W całym kraju. Musiał całemu kraju dać w sumie powiększone... Tu ich trzeba podesłać, powiększone... Powiększoną autonomię.
Wy też mieliście tu lecieć. Szykuje wojna. Partia nie jest już moim rywalem? Marni są. Chyba oni po prostu anulowali mnie jako rywale, bo anulowali. Nie, że nie są w stanie. Jep, 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 jep. Jep, jep. Jep. Taki blitzkrieg trochę. Postaram się bić najmusami w tej wojnie, nimi głównie zdobywać prowincję regularnym wojskiem. Kurwa, Lechici wyginęli, Ostróg. Przecież nie byłeś generałem. Jak mogłeś wyginąć, wykitować? Oni uciekają. Tu jest jeszcze prowincja Wandalów. Ja z Wandalami też walczę? A to ciekawe, nie wiedziałem. Jakiś doradca zdech razem z moim królem. Spy Network Construction. Dobra rzecz. Kolejna prowincja się nawróciła, a teraz na Płock. Dużo tego jeszcze, bardzo dużo. Się przydały tak te religijne idee. Okej, teraz tutaj nimi zaatakuje. Teraz tutaj zaatakuje. Nimi tutaj. Zanim jeszcze raz tutaj. Nie poczet z taką IP śmiesznej armii. Tutaj też. Czy stolica już zdobyta? U Wandalów jeszcze nie. Ale ładne bunty powybuchały, trzeba przyznać. Czy jak Sarmatów, no to swoją dyscyplinę mają. A jakim cudem oni wybuchli po drugiej stronie kraju? Czemu Manchurian se... Czemu mi się cały... Overextension dobrą, no ta. Czemu mi się chce cały kraj buntować? Overextension, War Exhaustion, Rages Unity, Accept Culture... Czekajcie, nie. Ja to się nie zgodzę. My się po drugiej stronie kraju buntowali. Po drugiej stronie krajów muszę dać tą autonomię. Nie ma wyjścia po prostu, jak tak... No, Manchurian sobie... Co teraz? No, tak, jeszcze nigdy tak nie miałem jako Imperium Lechitów, że cały kraj mi się buntuje, jak jesteśmy Manchurian separacji. No proszę was. Czy mój kraj ma polegać na tym, że będę istnieć i po prostu tłumić bunty? No stop. Proszę kuźwa jego mać. Czemu wy tu jesteście aż tak niezadowoleni? 9. Control button by nobility. Czyli nobility są unhappy na pewno. Dlatego tak się dzieje. Dobra, gdzie jest ten mój Manchurian separatis? Ale ich kurwa dużo jest. No może tak szybciej znajdę. Sarmatcy, saksońscy, ale Manchurian. Jeszcze tutaj. Tu. Tu i kurwa w całym kraju. Jakby była taka opcja, podnieść autonomię w całym kraju. Klik raz. Ale to w sumie gówno warte te prowincje, jeden developmentu. Jeszcze Higan. Czy Hingan. Hingan. Oni wybuchną tak czy tak, teraz muszę uważać po prostu na ten znaczek czerwony. Jak są separatyści, nie powinni być Turunii, ale jednak przejmą tą prowincję.
Hamburg, Boże, jak wy się długo z nimi tłuczecie. Nic nie giniecie, ale bijecie się bardzo długo. Jaśń, te parę tysięcy. Okej, oni porobieni. I można kończyć wojnę w sumie. Jak już mówiłem, Wandalom zostawię jedną prowincję. Albo nie tą. Tą, rewokuj kory. Traktaty, war repsy. Fajn. Nie wiadomo, was muszę odciąć. Ale to będzie piękne. 54 overexcencji. Ja obecnie mam overexcencji. Za dużo. Tutaj mi się zaraz powinna porobić korów. Old Prussian Separatist. Nie chcę mi się z wami bić, szczerze mówiąc. Jak tak ma wyglądać kolejne... Mają wyglądać kolejne lata. Żelezę. Autonomia. Albo bunt. Autonomia. Albo bunt. Jute Separatist. Jutlandia Środkowa. Japi. Jak? Czemu? Jak worek zoszły, to zaraz mniejsze. Ej, jebie, jak oni się buntują tutaj. Nietolerancja, nietolerancja. Aż minus 7 nietolerancja. Jakim cudem? Ale Hejci nie mogą być aż tak nietolerancyjni. Albo możliwe, że tak. Tego nie przez króla z 20 legitymacji. Choruj się. Potrzebuję zakończyć wojnę. Za chwilę zająć się buntami. Suebi Separatist. Dobra, norwescy hunnicy. Dobra, chyba czuję, że po prostu się wyłączy na 10 lat z nagrywania. Będę tu z bunty. A wy się przestaliście się buntować. Okej, okay, przynajmniej musami was tutaj ścisnę. Byście w przyszłości nie kozaczyli. Owda ci Bożu bunt. Im od razu. Połock nawrócony. Perfect message. Warmi. Jak ta overexcencja wygląda? Spokojnie starszy teraz. 54. Tak, war repsy jeszcze. No i w sumie mogę was pożegnać teraz w tym momencie. Będę walczyć i budować moje państwo nowe, świetne, które zajęło Niemcy. Berlin. I pewnie w przyszłym odcinku będzie szło na Rzym. Do zobaczenia. Cześć, pa.